Cześć kochani, witajcie w weekly vlogu. Nigdy nie sądziłam, że tak powiem, ale nadszedł ten moment, kiedy mogę nagrać takiego tygodniowego vloga. I dzisiaj jest poniedziałek i zaczynamy z grubej rury, bo przed chwilą zrobiłam trening na całe ciało, Tabata. I to jest trening Moniki Kołakowskiej, którą chyba polecają wszystkie youtuberki, jakie oglądam. I muszę się podpisać pod tymi poleceniami, bo treningi naprawdę są niesamowite. I Monika zrobiła wyzwanie, hashtag trenuj w domu. Nie wydaje mi się, że będzie 7 dni, 7 treningów, więc mam zamiar podjąć to wyzwanie i codziennie robić trening. Pierwszy trening już za mną. Możecie słyszeć, że troszkę dyszę, bo właśnie go zrobiłam i jest naprawdę świetny. Daje w kość, więc polecam Wam bardzo serdecznie. I zaczynamy tego weekly vloga z przytupem. A tak wyglądam właśnie po tym półgodzinnym treningu. Nie chciałam Wam się pokazywać, ale stwierdziłam, że zobaczcie, jakie siódme poty wyciskają te treningi, niby tylko pół godziny, niby zwykła Tabata, nic takiego trudnego, a proszę, nie wygląda to dobrze, ale spociłam, odstresowałam się troszeczkę, więc kciuk w górę dla mnie. Widzicie, jakie skupienie? Przerwa w sprzątaniu, wybaczcie, stół jeszcze nie był ogarnięty, ale chciałam Wam tylko pokazać. Na obiad poleca się dzisiaj sałatka gyros, która jest przepyszna i wygląda obłędnie, więc mam nadzieję, że doda nam energię i za chwilę wyjdzie kawa. I sprzątanie ciąg dalszy, taki mały sneak peek. Tak to w tym momencie wygląda. No, dzieje się, a jest godzina 15:20. A jeszcze sporo przede mną, chociaż okna zostały umyte, to chyba widać. Muszę Wam powiedzieć, że sprzątanie całkowicie mnie pochłonęło i jest godzina 17 prawie, a ja cały czas jestem na dole, cały czas ogarniam, sprzątam i jutro, chyba sobie to rozłożę na dwa dni, jutro zrobię górę i może jutro odpakujemy tę paczkę. Przyszła do mnie z Polski, jeszcze ją zamówiłam przed tym całym chaosem, które ma teraz miejsce i już nie mogę się doczekać, ale odkładam to w czasie do momentu, kiedy będzie wszystko wysprzątane, wyczyszczone i będę mogła wtedy spokojnie sobie to odpakować i cieszyć się każdą pojedynczą rzeczą, więc już nie mogę się doczekać. Dobrze, usiadłam teraz chwilę do Was właśnie pogadać, opowiedzieć, zaupdate'ować w sumie, co się u mnie dzieje i takie oto nowości. I muszę też te kwiatki troszkę poprzestawiać, bo widzę, że niektóre mają troszeczkę za dużo słońca, a niektóre troszeczkę za mało. Więc mam nadzieję, że dzisiaj skończę ten dół, jakoś mi się uda, poćwiczę i chyba na tyle dzisiaj we wtorek, a jutro od początku posprzątam całą górę i odpakujemy tę paczkę. Tak mi się wydaje, że chyba to tak rozwiążę. Dzisiaj miałam wszystko posprzątać, ale za dużo sobie narzuciłam. Też trzeba pamiętać, żeby te zadania tak mniej więcej rozplanowywać sobie w czasie, bo ja naprawdę myślałam, że dzisiaj zrobię zrobię cały dół, całą górę, umyję okna, wszystko wysprzątam dokładnie, ładnie. Jest tego za dużo. I jeśli zrobię dół i poćwiczę, to też będę zadowolona i dumna z siebie, a jutro zrobię górę. Dajcie znać, jak u Was porządki, czy Wy też sprzątacie, organizujecie, bo ja organizację też przesuwam na kilka kolejnych dni. Teraz chcę wysprzątać tak wszystko, tak wiecie, od ogółu do szczegółu. Najpierw ogół, a potem szczegółowo szafki w kuchni, toaletka i tak dalej, więc taki jest plan. A w tle towarzyszy mi podcast Okuniewskiej, ja i moje przyjaciółki idiotki. Bardzo ciekawy, wciągający i uprzyjemnia sprzątanie. Polecam. Dzień drugi intensywnego sprzątania domu, takiego dokładnego, z przytupem świąteczno-wiosennego. I dzisiaj będzie zakończenie dołu. Wymopujemy podłogę, żeby było czyściutko i lśniąco. I będzie też sprzątanie góry. Łazienka, garderoba, biuro, więc lecimy z tym koksem. Na obiad poleca się dzisiaj chłopski garnek. Marcinie, smacznego? Smacznego. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Głodny? Mhm. No to wcinamy. Cześć Marcinku! Jak tam? Maluję. Jak ci idę w pracę? Dobrze? Ekstra. Widzieliście? Płot nam wyłamało. Trzeba to naprawić, a tam Marcin maluje. Dużo pracy przed nami.
Teraz jest godzina 19:11. Ja skończyłam. Cieszę się, bo jestem bardzo, bardzo zmęczona, ale przed tym, jak się wykąpię i będę ogarniać już sama ze sobą, to idę na trening. Dzisiaj jest trzeci dzień challenge'u, trzeci dzień z Moniką i idę trenować brzuch, więc życzcie mi powodzenia. Trzeci trening już za mną, trzeci dzień challenge'u zrobiony, pozytywnie. Jest moc, to był trening na brzuch, więc spoko, delikatniejszy, tego mi było trzeba, a teraz pora na jedzenie. Dzień dobry, witajcie z mojego dzisiejszego porannego stanowiska pracy. Jak widzicie, mam tutaj rozłożone produkty do robienia paznokci. Właśnie robię sobie hybrydy, jest ogólnie chyba godzina 9. 10, drodzy Państwo, 10, nawet po 10. Ale postanowiłam zrobić paznokcie, nareszcie mam czas i nakładam sobie Creamy Muffin od Semilaka. Prawa ręka jest zrobiona, z racji, że jestem leworęczna, to prawa ręka zawsze wychodzi mi o wiele, wiele ładniej i robię te paznokcie szybciej. Tutaj mąż przyniósł mi kawkę, już w połowie dopita, więc taki poranek dzisiaj w ogóle będzie bardzo fajny, ekscytujący dzień, bo zobaczcie, nie zwracajcie uwagi na bałagan, bo tam rozłożyłam sobie całe pudełko, ale moja paczka przeszła już kwarantannę, można ją otwierać, więc jak tylko się ogarnę, skończę paznokcie, ogarnę twarz, że tak to powiem, to rozłożymy sobie paczkę, zobaczymy co tam w środku. Nie wszystko wam teraz pokażę, bo chcę nagrać osobny haul z tymi rzeczami, ale zobaczymy co tam jest, bo ja sama już nie pamiętam. Później zrobimy kilka też fajnych rzeczy. W ogóle dzisiaj powinien być mega pozytywny, przyjemny dzień, pogoda za oknem przepiękna. A wczoraj skończyłam sprzątać, więc dom lśni. Okna wymyte, więc naprawdę aż przyjemnie się tutaj siedzi. Dobra, kończę pazurki i wrócę do was. To znowu ja, niespodzianka, i odzywam się już do was z drugiej strony, która jest godzina w ogóle 12:42. Nie jest źle, paznokcie ogarnięte, ja się ogarnęłam i zobaczcie, możecie w sumie chyba dostrzec, że mam kolor na oczach. Już dawno nie miałam żadnych kolorowych cieni na oczach, zawsze ten makijaż był taki neutralny, a dzisiaj proszę, miałam czas, więc troszkę się pobawiłam z paletką Naturalny Glam. Czym na początku ten makijaż tak mi się średnio podobał, ale czym dłużej na niego patrzę, to wygląda to coraz lepiej, według mnie, to jest moja opinia. I mam nadzieję, że będę miała czas, a w sumie powinnam mieć czas, żeby troszeczkę pobawić się tymi cieniami i troszeczkę bardziej poeksperymentować, bo teraz jest rewelacyjny czas na eksperymenty, jeśli chodzi o makijaż, i można popróbować, bo nikt nas nie widzi, jesteśmy w domu i można troszkę poszaleć. Ja szaleję, zobaczcie, mam też warkocz dobierany, zrobił mi go mąż i jestem zachwycona. Mam nadzieję, że w ciągu tej kwarantanny nauczy się jeszcze troszeczkę lepiej, troszkę dopracujemy jego umiejętności, popracujemy nad nimi i mam nadzieję, że dojdziemy do perfekcji, bo naprawdę jest super i jest mi o wiele wygodniej w ten sposób też nagrywać czy cokolwiek robić w domu, bo te włosy mi tutaj nie latają, wiecie. I też nie jest tak nudno, nie ma tych włosów w kucyku, czy nie są tylko rozpuszczone, ale coś na tej głowie się dzieje. Tutaj mam koktajl, który zrobiłam rano, to jest druga porcja i są tutaj borówki, banan, mleko, jogurt, miód, siemię lniane, jest naprawdę przepyszny, więc polecam. Takie koktajle śniadaniowe są ekstra, bardzo sycą i możecie sobie zrobić dwie porcje, włożyć do lodówki, zostawić na później. A teraz przechodzimy do najważniejszego, czyli otwórzmy paczkę. Chyba już wspominałam, że nie pokażę wam wszystkiego, bo chcę też nagrać haul, ale stwierdziłam, że tak się odsunę troszeczkę, że co nieco wam pokażę, co tutaj będzie. Paczka jak zwykle jest dobrze zapakowana. Kciuk w górę dla mojej mamy. W ogóle podziękujmy mamie, że zawsze o nas dba i tę paczkę nam wyśle. Wczoraj też skończyłam sprzątać dom, więc cieszę się, bo dzisiaj obudziliśmy się w świeżo wysprzątanym domku. Jest przyjemnie, jest ładnie, pogoda za oknem też nas rozpieszcza. To jest, troszkę mi zejdzie za nim. To otworzę, ale ja nie narzekam, bo fajnie właśnie wyjść do ogrodu, kiedy jest tak ładnie. Jest tego dużo. Kokolita, Anwen, na to handmade.
Minty Shop. O, zamówiłam też kilka dobroci z apteki Gemini. Mają najlepsze ceny chyba tam, jeśli chodzi o różne leki. Teraz sobie to z wami otworzyć. Spójrzmy najpierw tą, bo to jest coś, czego ja nie zamawiałam. Można teraz siedzieć na kwarantannie. O nie, Wawel, tiramisu. Zresztą jedno z najlepszych. Milka, uwielbiam Milka. Oreo i uwielbiam Oreo. I czekolada Wedel Pana Kotta, także dziękujemy, mamo. Bardzo nam miło. Jest tutaj paczka z kokolity, tak? Otwieram. A tutaj, proszę Państwa, delicje. Wedlowskie wiśniowe, pomarańczowe i wiśniowe. Także jeszcze mamy delicje. Ale ładnie kokolita eko zapakowała produkty. No brawo, brawo. Macie, zrobiłam zamówienie. Hakuro, hakuro, hakuro. Tak tyle? Suszone. Nice, miło mi. A teraz opakujmy pędzle z hakur. Zrobiłam zamówienie. Bolało, ale powiem wam, że uwielbiam te pędzle i miałam wcześniej i cały czas używam. I to są pędzle, które kupiłam chyba jeszcze w liceum, w trzeciej klasie liceum. Ja tamtej pory może dokupiłam za 4 pędzle, więc wypadałoby już je troszeczkę wymienić, bo na pewno te pędzle teraz są lepszej jakości. A poza tym moje już się troszkę zużyły. Dajcie znać, jaką markę, jeśli chodzi o pędzle, wy lubicie. Halo! Widzę, wszyscy teraz pakują eko. Fajnie, fajnie. Jak dbać o pędzle Hakuro? Oczyszczenie pędzli, porady, przechowywanie pędzli, ekstra. Stosujcie zawsze do zasad czyszczenia i przechowywania pędzli. Możesz cieszyć się swoimi pędzlami Hakuro na jeszcze dłużej. To sobie zostawię. Ja jeszcze czytam. W ogóle moje zamówienie wyniosło 477 zł. To był ból, ale nie będzie. Mam nadzieję, że na jakiś czas te pędzle mi tutaj zostaną i będą się dobrze trzymały. Są piękne. Jest to przepiękne. O, produkowane w Polsce. Ten 10 minut troszeczkę. Bo jeden kupiłam, już kiedyś miałam. Ekstra. Zamówiłam jeszcze więcej. A te już są w takich opakowankach. To jest seria J, a tutaj jest seria K. Tutaj jest chyba pędzel do pudru, zobaczmy go. Ulala. Ale mięciutki. O tak, o tak. Tego mi było trzeba. A zobaczcie w ogóle, jak on pięknie wygląda. No cudownie, ta mięta. O, tam gdzie widać. Przepięknie, przepiękne białe włosie. K101 to jest, jakby ktoś był zainteresowany. Ale zobaczymy, jak będą się sprawdzać. Dajcie znać, czy chcecie jakąś może osobną recenzję. Kiedyś nagrałam osobną recenzję w pędzli Hakuro. Ja kupiłam też stary taki pędzel. Mam chyba dwa w sumie, jeśli chodzi o ten rodzaj. I chętnie sobie zobaczę H85. On jest genialny, jeśli chodzi o robienie brwi czy kreski. Zobaczcie, taki do eyelinera. I mam taki i on wygląda całkowicie inaczej teraz. Powiem wam, że jest bardziej zbity, krócej ścięty i jest troszkę szerszy, więc super. Też ojej, jakie one są ładne, takie czyściutkie, nowe. A zobaczmy jeszcze te z serii J, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. J850 na przykład. Ulala. No. Ja wzięłam te krótsze, owalne. No, będzie zabawa. Coś czuję, że poziom makijażu wjedzie, mam nadzieję, na następny level. Ja je wkładam z powrotem, bo po prostu no nie mogę, no po prostu one są takie ładne. Także tak, cieszę się, że tę paczkę mam. Chcecie coś jeszcze obejrzeć? Coś jeszcze zobaczymy? Otworzymy wspólnie, co byśmy mogli otworzyć? Co myślicie? Glam Shop? Jak mnie korci, żeby Glam Shop otworzyć?
Śmiejcie się, ale zobaczcie, jak teraz fajnie to wszystko jest zapakowane. O. To muszę się do tego dostać. Dobrze, że mam nożyczki, też przy pięknym kolorze, takie duże, więc nie ma problemu. Wszystko się rozetnie, tylko sobie na sypie tutaj sprzątałam, ale co tam. Muszę wziąć worek do tego, albo w sumie do tego nie wiem, skupę. Bądźmy eko. Haha. Pierwsza rzecz, jaką zamówiłam, naturalny płyn do czyszczenia podłóg, zielona herbata, voila, z Yop. Będziemy sprzątać i powierzchni twarde takie jak terakota, linoleum, marmur, parkiet, blaty, okna, drzwi. Jestem bardzo ciekawa tych rzeczy, właśnie środków czystości z Yop. Dużo słyszałam o nich, więc postanowiłam, a zobaczę, zamówię. Tu jest naturalny płyn do mycia szyb i luster. Marcin bardzo narzeka na ten płyn, co ja kupiłam z... jak to się nazywa? Methods. Mi się na przykład bardzo dobrze ich używa, Marcinowi nie za bardzo, więc zamówiłam coś takiego. Marcin, już nie mówiłam, że kupiłam środki czystości i przyszłam na Polski, ale no cóż, miałam jeszcze miejsce, więc mogłam to dołożyć. I już ostatnia rzecz, to jest naturalny płyn do czyszczenia łazienki, skuteczny w czyszczeniu ceramiki, łazienkowych urządzeń sanitarnych i armatury. 98% składników pochodzenia naturalnego lub o niższym stopniu przetworzenia. Teraz ja go wypiję. Voila! Nie zawiera chloru, wybieraczy optycznych, SLS, SLS i PEG. Tak, dobra, kończę tutaj. Lecę na Gram Haul, na który już Was teraz serdecznie zapraszam. To chyba będzie kolejny film, jaki się pojawi na kanale. Mam nadzieję, że teraz w czasie kwarantanny filmów będzie troszeczkę więcej. Tak mam w planie nagrywać, wstawiać trzy tygodniowo, to jest taki mój cel. I mam nadzieję, że te filmy będą dla Was interesujące, zwłaszcza vlog tygodniowy, coś czego jeszcze nie było. Dobra, bo gadam tutaj za długo, na pewno przyspieszę ten filmik. Do usłyszenia później. Jak widać, wszystko rozpakowane, więc nie zostało mi nic innego jak posprzątać, ale najpierw obiad. Popłakałam się. Krojenie cebuli i ładny makijaż to nie idą razem w parze. Ta cebula była strasznie ostra. Nienawidzę tego. To jest tak łatwy obiad do przyrządzenia, a tak dobry. Jest to zapiekanka z ryżem i kurczakiem. Tak, dobrze słyszycie, zapiekanka z ryżem i kurczakiem. Bardzo smaczna. Dajcie znać, czy może chciałybyście jakieś przepisy z łatwymi obiadami, takie do przyrządzenia bardzo szybko, na przykład danie jednogarnkowe albo coś, co możecie rano zrobić, a potem tylko wkładać do piekarnika i macie z głowy. Ja uwielbiam takie przepisy, uwielbiam takie dania, bo robię coś rano i potem już nie muszę myśleć o tym, że muszę zrobić później obiad, więc dajcie znać, czy może chciałybyście jakieś takie przepisy, to może coś takiego bym dla Was zrobiła, taki odcinek. Co myślicie? Kilka dni temu pokazałam Wam malutki listek, który dopiero się rozwijał i zobaczcie, jak ten liść przepięknie wygląda. Jest po prostu idealny. Jestem nim zachwycona. Zobaczcie, to jest jeden, który się ostatnio rozwinął i tu jest drugi. Więc monstera jak najbardziej rośnie, ale coś mi się stało z tą roślinką. Smuteczek, nie wiem, czy była po prostu za bardzo wystawiona na ostre słońce, czy co z nią się stało. Mam nadzieję, że powstanie i będzie z nią wszystko dobrze. Podobnie jest ze skrzydłokwiatem, który możecie zobaczyć tam na końcu. Też delikatnie jakby opadł. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie i że te roślinki będą się dalej trzymać. Reszta roślinek jak najbardziej na plus, zwłaszcza monstera odpukać, wygląda całkiem przyzwoicie. Zostało mi pół godziny do momentu, kiedy obiad będzie gotowy i stwierdziłam, że szybko zrobię chlebek bananowy. Kiedyś pojawił się odcinek z tym, jak zrobić chlebek bananowy, więc zapraszam bardzo serdecznie. Mam banany, które są już mega dojrzałe i też kuchenka jest rozgrzana, więc żeby tego nie zmarnować, to szybko wszystko wymieszam, połączę składniki,
ogarnę to i zaraz będę wstawiać chlebek bananowy. Na wieczór powinien być gotowy, więc do kawki będzie jak znalazł. A Wam też bardzo serdecznie polecam. Chlebek bananowy jest przepyszny, zwłaszcza z jakimiś dodatkami. Czy to z masłem orzechowym, czy może troszeczkę, jeśli jesteście bardziej naughty, to z Nutellą. Polecam, polecam serdecznie. Jest naprawdę super. Marcin uwielbia, ja uwielbiam, więc biorę się do roboty. Mówiłam, że było posprzątane. Chwila, moment i zobaczcie, co się porobiło. No nic. Tak to właśnie wygląda w tym momencie. Ciężkie życie na kwarantannie. Zabieram się do ogarniania. I tak to wygląda po ogarnięte. Zmywareczka chodzi. Tutaj pranie się musi dosuszyć. Jest o niebo lepiej. Przyszedł do mnie też zapas olejków i już nieraz o nich wspominałam na kanale, ale przypomnę jeszcze raz, są to olejki z firmy Isana pod prysznic. Ja je używam do mycia gąbek do makijażu i sprawdzają się fantastycznie. Jeśli szukacie czegoś, co domyłoby Wam gąbki z każdego podkładu, to wypróbujcie niedrogo, można to dostać w Rossmanie na promocji za 5 zł i naprawdę, naprawdę warto, domywa wszystko, dosłownie wszystko, polecam. Nie macie pojęcia, jak bardzo się cieszę z tych pędzli i naprawdę, naprawdę jestem niesamowicie podekscytowana, że będę ich używać. Cieszę się bardzo, firmę Hakuro szanuję i uwielbiam, więc mam nadzieję, że będą mi się sprawdzać przez kolejne 10 lat i na pewno dam Wam znać, jak te pędzelki się będą u mnie sprawdzać. Jak widzicie, mam tu serię K, mam serię tradycyjną, tylko jeden pędzelek z tej serii, i mam tą serię bardziej jakby profesjonalną, serię J. Więc będzie, naprawdę będą grube testy na kanale. Jak widać, czwarty trening za mną, 4-7, jest moc i teraz lecę się wykąpać. Najwyższa pora, godzina, która jest... Oj, muszę włączyć zegarek, jest 20:59, więc nie tak źle. Powiem Wam, że te treningi naprawdę są super, są szybkie, wymagające, ale dla początkujących też powinny być spoko. Ja nie miałam, nie robiłam żadnych treningów od kilku ładnych miesięcy i jakoś daję radę, więc nie jest źle. Podkręcają fajnie kondycję i mam nadzieję, że po tygodniu już będzie ze mną troszeczkę lepiej i będę mogła może zacząć biegać. Trzymam za to kciuki, bo bardzo za tym tęsknię, a pogoda za oknem zachęca, więc zobaczymy, może w przyszłym weekly vlogu, jeśli taki się również pojawi, zaczniemy biegać. Co Wy na to? Risotto poleca się dzisiaj na obiad? Piąteczek, piątunio? Niam, 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 smacznego! Marcinie, rozpieszczasz na kwarantannie. Prawda? Szkoda, że odcinek serialu nie jest za bardzo taki pozytywny, ale... Możecie mi zazdrościć. Dzisiaj mało się do Was odzywam, a to dlatego, że cały dzień montuję film, taki film specjalny i cały czas go dopieszczam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest to Clean With Me, po raz pierwszy na moim kanale i spędziłam praktycznie cały dzień nad montażem, 2 dni nagrywania, więc jeśli jeszcze tego nie oglądaliście, to koniecznie obejrzyjcie. Mam nadzieję, że Was ten film zmotywuje do sprzątania. Tutaj wyjedzie Wam link, bo film jest już na kanale, serdecznie, serdecznie Was zapraszam. A jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, oprócz tego montażu, oddaliśmy troszeczkę od tego, to dzisiaj jest pierwszy dzień bez makijażu i możecie zobaczyć, jak wygląda moja twarz bez grama pudru i podkładu. Wydaje mi się, że nie jest najgorzej, ale odpuchajmy to, co by nie pogorszyć sytuacji. Używam cały czas tego serum z Timeless z witaminą C i widzę ogromną różnicę. Marcin znowu mi dzisiaj zapluł 2 warkocze, więc praktyka czyni mistrza. Dzień dobry, witam w 5. dniu wyzwania. Teraz trening na całe ciało. Jedna seria to będzie nieco ponad 5 minut. Zaczynamy rozgrzewko. Marcin robi kolację. Zobaczcie, witaminki. Mamy matcha. Jakieś zapiekaneczki tu się kroją, jest chlebek bananowy, więc widzę wyżerka. Tak, Marcinku?
Tak jest, a matcha będzie już po kolacji. A matcha po kolacji. No i po kielichu musi być jeszcze, nie? A no tak, 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 bo my teraz pijemy... I zastanawiam się, co Marcin przyrządziłeś, co to za mikstura? To jest herbatka z Lukrecji. O właśnie, herbatka z Lukrecji. Nie wiem, Marcin wynalazł takie wynalazki, widzicie. Więc mamy grapefruity, mamy pomarańczkę, pijemy w kieliszkach, żeby nam lepiej smakowało. Nie wiem, czy to dobre, czy nie. Ale słodkie jest, można się przyzwyczaić. A matcha też nie jest zła, też mi smakuje. Więc... To co, od czego zaczynamy? Tak. Od kielicha? Tak? No, na zdrowienie? No, proszę. To zdrowie twoje. Gadu moje. Siedzę nad montażem weekly vloga, którego notabene teraz oglądacie i zastanawiam się, jak długi ten film powinien być. Bo jeśli nagrywam daily vlog bądź weekend vlog, jak to u mnie zazwyczaj miało miejsce, to te filmy miały około 15-20 minut, a jak nagrywam weekly vloga, tak, takiego tygodniowego, to tego materiału jest o wiele więcej i nie spodziewałam się, że aż tyle nagrywałam takich różnych przebitek, przerwników i tych różnych materiałów wideo, że teraz muszę niestety niektóre fragmenty usuwać, bo był po prostu, bo byłby ten vlog za długi. Napiszcie mi w komentarzach proszę, jak długie takie vlogi powinny być, jak dużo czasu wy macie, żeby obejrzeć takiego vloga. Jestem bardzo ciekawa i na pewno ułatwicie mi na przyszłość pracę z takim materiałem, bo naprawdę nie spodziewałam się, że ten vlog wyjdzie mi aż tak, że wyjdzie aż tak długi. Nie spodziewałam się, a jeszcze mamy niedzielę przed sobą, bo dzisiaj jest sobota, nie zapominajmy. Więc proszę, zostawcie mi komentarz, ułatwicie mi pracę, bo ja na przykład nie mam problemu, żeby obejrzeć 30 czy 40 minutowy vlog tygodniowy, a tym bardziej chcę wiedzieć, co się dzieje u youtuberki w ciągu tygodnia. No ja lubię takie vlogi, więc miło by mi było, jakbyście dały mi znać, co wy o tym myślicie. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o sprawy techniczne. Dzisiaj w sumie nic takiego ciekawego się nie dzieje, jakoś tak, nie wiem, spadł mi w ogóle poziom energii, nie mam ochoty nawet na kawę, pogoda za oknem jest słaba, jest szaro, buro, ponuro, więc nie ciekawego. Mam nadzieję, że niedziela będzie fajniejsza. Niedziela to planujemy sobie niedzielę spędzić we dwójkę. W sumie jak to brzmi, to dobrze, siedzimy we dwójkę, ale wiecie, o co chodzi. W tygodniu cały czas mamy zajęcie, mamy co robić, a niedzielę chcemy spędzić razem, robiąc coś właśnie razem. I na pewno zrobimy też menu na cały tydzień i zaplanujemy posiłki. Dobrze, bo już gadam tutaj za długo i dodaję tylko materiału do tego vloga. Co szef kuchni poleca dzisiaj na obiad? Co tutaj takiego przyrządziłeś? Masz. A cóż to takiego? Nie. No powiedz proszę. Naleśniki z parówkami. Naleśniki z parówkami! Jej! Kto zna, kto nie zna? Są przepyszne. Mało dietetyczne, ale dobre. W tym momencie nie obchodzi mnie, że nie są dietetyczne. Pod beszamelem. Pięknie ci beszamel wyszedł. Tak. Znacie, nie znacie? My uwielbiamy. Więc Marcinku, good job. Idealnie rozłożony obiad. Zobaczcie. Po prostu perfekcja sama w sobie. Minimalizm, jak się patrzy. I soczek pomarańczowy. Jest moc. I ketchup. Ketchup włocławski. Tak? Tak. Deolo.
Przyszłam się z wami pożegnać i myślę, że jest to najwyższa pora, aby to zrobić, zważając na to, jak długi ten film jest. I chciałam was prosić, abyście zostawili komentarz na dole z waszą opinią, żebyście mi napisali, czy chcecie takiego weekly vloga zobaczyć ponownie na kanale w przyszły poniedziałek, co wam się w tym filmie podobało, co mniej, na co powinnam zwrócić uwagę, a co zmienić. Naprawdę takie komentarze są bardzo potrzebne i pomagają twórcy się rozwijać i także poprawiać content na kanale, więc jeśli macie tylko chwilę, to zostawcie komentarz, a jeśli nie, a film wam się podobał, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, to też mi zawsze pomaga i daje mi znać, że film wam się podobał i że chcecie takie treści u mnie na kanale oglądać. Montując ten film, zauważyłam, że mówiłam dużo o jedzeniu, ale była też motywacja do ćwiczeń i też kilka nowości wam pokazałam, więc uważam, że ten film nie był nudny, a mi się go bardzo miło montowało, więc z przyjemnością zrobię kolejnego vloga. W poniedziałek mam zamiar nagrywać. Jak widzicie, nie mam dzisiaj na sobie makijażu. Włączyłam tryb niedzielny No Makeup Day i Slow Life, więc niedziela rządzi się swoimi prawami. Jest dzień bez makijażu, drugi w tym tygodniu i myślę, że Skóra mi za to podziękuje. A dzisiaj co jeszcze będę robić? Na pewno ukończę trening, ukończę ten challenge z Moniką. Siódmy trening mi pozostał, jest to Tabata i cieszę się, że podjęłam to wyzwanie, cieszę się, że zaczęłam ćwiczyć, naprawdę czuję się o niebo lepiej i wam serdecznie polecam, jeśli szukacie takiej sporej motywacji i chcecie ćwiczyć, to zachęcam rozpocząć treningi z Moniką, bo te treningi są krótkie, szybkie, palą dużo kalorii, bo jak ćwiczyłam zegarkiem, jest to między 150 a 250 kalorii, zależy jak intensywny trening jest, a te treningi są dość intensywne, dodatkowo nie nudzicie się i jest sporo różnych ćwiczeń, więc co 20 sekund, 25-30 sekund jest zmiana ćwiczenia i jest to takie urozmaicenie, dzięki temu trening robi się bardzo szybko. Oj, dziecko patrzy za ścianą. Dobrze, to znak, żebym już kończyła. Dobrze, kochani, życzę wam udanego tygodnia. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi i do zobaczenia w moich kolejnych filmach na kanale. Na razie, pa!